witajcie i słuchajcie, piosenka Cezika i Czesława. Kto z nich gdzie chce pójść? Czy Cezik chce się wyrwać do mainstreamu, czy też Czesław chce wejść do internetu? I czy w ogóle uda im się ta ucieczka? Rozerwiemy się! Przyjaźń Cezika i Czesława zaczęła się chyba dosyć burzliwie, bo to były klejnuty i diss Cezika na Czesława. My mamy trochę słabość do Cezika, ja myślę. I ta piosenka, no lubimy go słuchać, rzeczywiście, w sensie takim, że... Dobry krok, czy będzie kontynuowany, no to zależy, czy Mozil zrobił to jednorazowo na pokaz. Cieszę się, że taki gość jak Cezik staje się wchodzi do świata mainstreamowego, bo jak patrzę na niego, to wiem, za czemu on tam się znalazł. Mają chyba gdzieś tam ten lans telewizyjny, oni sobie gdzieś tam radzą. Już ma wystarczająco rozpoznawalności w internecie i nie musi się protezować Mozilem. Dissem się zaczęło, miłością się skończyło, widziały gały, co brały. Eliminacje do Mistrzostw Świata w Brazylii. No, niestety chyba się tam nie dostaniemy. Przegraliśmy u siebie sromotnie z Ukrainą. Ale nie mecz chyba najbardziej będziemy pamiętali. Zapamiętamy go głównie z memów, a zwłaszcza z pośladków jednego z naszych zawodników. To nie był najciekawszy fragment tego meczu, aczkolwiek trudno znaleźć inne ciekawe. Ta dupa Koseckiego, mówiąc brzydko, jak było odzwierciedleniem stanu reprezentacji polskiej. Boże, chłopak ma teraz przechlapane, będzie memem, nie? Ma taką siłę nośności i warstwę przekazu, że faktycznie nic dziwnego, że stał się popularnym memem. Powstał także inny mem, porównujący naszą reprezentację i dofinansowanie, a dofinansowanie zdobywających duże zaszczyty Mistrzostwa Świata kitesurferów. Wzbudził on ogromną dyskusję i okazało się, że ci sami, którzy dopiero co tworzyli memy na reprezentację, teraz jej bronią. To już mówię teraz bardzo politycznie. Dyskusja na podstawie alokacji środków budżetowych i wspierania polskiego sportu jest potrzebna. Pokazałem zestawienie, które być może niektórych bardzo zdenerwowało, że jest Karolina Winkowska, która nie ma żadnego dofinansowania z budżetu państwa. Nie pamiętam sukcesu polskiej reprezentacji w piłkę nożną, po prostu mówiąc szczerze. Obok są inne sporty, które za te same sumy mogłyby przynieść karierę wielu ludzi na arenie międzynarodowej. Czarny pasek. Do tej pory kojarzył mi się z zasłanianiem oczu osób podejrzanych o przestępstwo. Teraz wszystkie witryny internetowe są podejrzane o to, że pobierają nasze dane, po to, żebyśmy łatwiej mogli z nich korzystać. Mnie one tak naprawdę wkurzają, ale rozumiem też, że są potrzebne. Kiedy już sobie żyłem w słodkim przeświadczeniu, że zaczyna się wiosna, będzie ciepło, a nic już mnie nie zaskoczy i tam będziemy prostować banany i nazywać marchewkę owocem, to jednak pojawiły się ciasteczka. Tak jest już od dziesiątek miesięcy czy lat. I to te ciasteczka, cookies, to nie jest nic dziwnego. Na wszystkich stronach musi się pojawić głupi komunikat, który trzeba kliknąć, zamknąć. Okej, no jest to teraz irytujące, tak, że przez najbliższe dwa tygodnie będziemy odklikiwać, zezwalam, tudzież nie zezwalam. Trochę mi to przypomina dziwną sytuację, gdybym wyszedł na ulicę i bym musiał każdego prosić o zgodę, o patrzenie się na mnie. Uważam, że budowanie świadomości o prywatności oraz o tym, co różnego rodzaju strony i jakie dane u nas pobierają, jest bardzo, bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że będzie takich jak najmniej. Tak właśnie galopuje pancernik. Do tej pory tego nie widziałem, w końcu wiem. To nowy twór w polskiej blogosferze, który ułatwi współpracę, przynajmniej taki jest zamiar, między blogerami i firmami. A efekty zobaczymy już niedługo. No, galopuje pancernik, jeszcze chyba nie da się galopować. Znaczy powoli, dopiero się jakby wyruch. To jest ogłoszony i nie wiadomo, kto będzie poza Maćkiem. Tak galopuje pancernik, a galopujący pancernik to jest coś, co mnie kręci, co mnie nosi od jakiegoś czasu. Fajnie, że jest osoby, które rozumieją oba światy, tak. Blogowy i agencyjny. Nie wiem, na ile ta oferta Maćka i jego przyjaciół będzie lepsza od innej. Blogerzy będą zarabiać kupę pieniędzy, a kampanie z blogerami będą fajne, niestandardowe. I mam nadzieję, że pancernik wyśle kiedyś jakiegoś blogera w kosmos. Najpierw się daje 20, tak, 20, tak. Tak galopuje pancernik. Nie, czekajcie, nie tak. To dziś jestem obrażony na Maćka, że nie zdecydował się na nazwę, którą myśmy zaproponowali, czyli Rozeta 360. Albo sobie robisz tak, albo z przodu, bo to musi być, to na obwodówkę jest. No bo to pierwszy raz.